Witam Was, kochani. Jak co piątek chcemy Wam mówić dzisiaj o bardzo ważnej kwestii. O tym, że jest Bóg i że Jego imię brzmi Jezus. I że każdy człowiek na tej ziemi może, a nawet powinien Go poznać osobiście. Dlaczego powinien? Ponieważ każdy z Was jest osobą wieczną. I to życie tutaj na ziemi to jest tylko mgnienie oka. To, co tutaj przeżyjecie w biologicznym ciele, to jest tylko czas, który jest przypisany do tej rzeczywistości. Ale tam po drugiej stronie, kiedy wasze ciało umrze, wasza dusza, czyli psychika, nadal będzie funkcjonować. I każdy człowiek, będąc tutaj na ziemi, jest konfrontowany z prawdą. Prawdą jest Jezus Chrystus. Jesteś konfrontowany z prawdą. I teraz od reakcji twojej na tą prawdę zależy to, gdzie spędzisz wieczność. To od twojej decyzji, tu i teraz, zależy to, gdzie spędzisz wieczność. Dlatego z uporem wychodzimy na to miejsce, żeby głosić każdemu Ewangelię, ponieważ każdy z nas, każda z osób, która będzie mówić, spotkała się kiedyś w swoim życiu osobiście z Jezusem Chrystusem. Każdy z nas skonfrontował się z prawdą o tym, że jest grzeszny, czyli że ma wewnątrz siebie jakąś martwą, uszkodzoną część, że jest egocentryczny. Każdy z nas skonfrontował się z prawdą o tym, że nie jesteśmy w stanie tego zmienić i że ciągle jest coś, co ściąga nasze życie w dół. Każdy z nas skonfrontował się z prawdą o tym, że to życie tutaj to nie jest wszystko, że jest coś więcej. Każdy z nas skonfrontował się z prawdą o tym, że jest piekło i jest niebo. Chcę wam powiedzieć, że wielu ludzi z dużym szacunkiem odnosi się do Jezusa historycznego, do tej postaci, która była tutaj na ziemi. Mówią o nim, że jest mistrzem, że jest nauczycielem. Gdybyś rzeczywiście potraktował jego słowa jak prawdę, gdybyś rzeczywiście przyłożył wagę do jego słów, to wiedziałbyś, że on o wiele częściej mówił na tej ziemi o tym, że jest piekło i że wybrał tę męczeńską śmierć. Przyszedł tutaj na tą misję, żeby uratować człowieka właśnie dlatego, że grozi ci dzisiaj niebezpieczeństwo. Jeśli pozostaniesz w tym stanie, w jakim jesteś, jeśli nie podejmiesz decyzji o tym, żeby połączyć swoje życie z Bogiem, w realny sposób Go spotkać, to zmierzasz do piekła. I to jest przerażająca wiadomość, którą człowiek wypiera ze swojego życia. Intelektualiści twierdzą, że mamy XXI wiek i takie rzeczy to trzeba tak naprawdę włożyć między gusła, między bajdy. Ale Bóg to nie jest religia. Bóg jest realną osobą, którą ja spotkałam 21 lat temu. Będąc 30-latką, mając już na swoim koncie trochę błędów, większych lub mniejszych, mając na swoim koncie życie, które oceniałam wtedy jako puste i próżne, zawołałam do Boga, mimo tego, że przez wiele lat w ogóle nie był mi potrzebny i w ogóle go nie brałam pod uwagę, że on w ogóle jest. Wiedziałam, że jest jakaś energia, wymyślałam sobie różne rzeczy, szukałam mocy w swoim życiu, ale tak naprawdę nie brałam Boga na poważnie, ponieważ postrzegałam Go przez pryzmat religii. Religia, kochani, to jest system, ludzkie wymysły na temat osoby Boga, bardzo nieprawdziwe, wymysły, które każą ludziom coś robić. Jeść opłatki, święcić jajka, spowiadać się i trwać w niemocy. Tak naprawdę Patrząc na religię, widziałam obłudę i hipokryzję. I w ten sposób, przez ten pryzmat, który wyrysowała mi religia, postrzegałam Boga. Ale w momencie, kiedy docisnęło mnie życie, zawołałam do Boga jak do osoby. Zawołałam do Jezusa Chrystusa, ponieważ kilkanaście lat wcześniej, jeszcze będąc w liceum, usłyszałam od swojej koleżanki, którą bardzo ceniłam, ponieważ była inna niż inni ludzie. Usłyszałam od niej, że Bóg istnieje, że to jest Jezus Chrystus i że On zmienił jej życie. I przez wiele lat ignorowałam tą informację. Ale po latach zawołałam do Jezusa Chrystusa i On mi się objawił. Stałam się w jednej chwili, kiedy przyjęłam Go do swojego życia, nową osobą. To tak się mówi, przyjęłam do swojego życia. Być może nie wiecie, co to znaczy przyjąć do swojego życia kogoś. Ale to jest tak, jak z każdą inną osobą. Kiedy spotkałam mojego męża, jeszcze wtedy nie męża, i zdecydowałam się wyjść za niego, to ja zdecydowałam się wpuścić go do swojego życia. Zdecydowałam się, mimo tego, że nie znałam wtedy go od podszewki, tak jak teraz. Zdecydowałam się na ten krok. Powiedziałam, chcę z nim dzielić życie. I to samo jest, kochani, z Bogiem. Możesz się z Nim spotkać osobiście. Bóg to Jezus. Jezus oddał za Ciebie życie, żebyś Ty dzisiaj mógł realnie się z Nim spotkać w swoim duchu. Ja spotkałam się z duchem, bo Bóg jest duchem. I On zaczął rezonować z moim wnętrzem, ponieważ otworzyłam się na Niego. Powiedziałam, Jezus, jeśli Ty jesteś prawdziwy, jeśli to, co słyszałam kilkanaście lat temu od mojej koleżanki, jest prawdą, że Ty w realny sposób możesz zmienić moje życie, to ja chcę Ciebie poznać. Ja nie chcę poznać tej kukły z krzyża. Ja nie chcę poznać tego Boga, którego prezentują mi księża. Ja chcę poznać Boga prawdziwego, chcę poznać w ogóle prawdę, chcę wiedzieć, dlaczego jestem na tej ziemi, jaki jest mój cel. Ja chcę mieć życie w życiu, bo wiecie, te 21 lat temu ja się zorientowałam, że ja tak naprawdę nie żyję, że te wszystkie moje marzenia i pragnienia, które miałam jako dziecko, są niezrealizowane. Że to wszystko jest okant, potłuc. Na zewnątrz moje życie nie wyglądało źle. Wyglądało świetnie. Miałam męża od 7 lat, robiłam karierę, chodziliśmy na imprezy, byłam popularna. Ale co z tego, kiedy w środku była pustka, kiedy w środku była zgnilizna, do tego stopnia, że zdecydowałam się zabić swoje dziecko dla kariery. Nie chciałam mieć dzieci z moim mężem. Tak naprawdę zdradzałam go, żeby pobudzić go do zazdrości, bo tylko wtedy czułam, że on naprawdę mnie kocha, że mu zależy na mnie. To były moje prywatne upadki. Nie wiem, jakie ty masz, ale przyczyną każdego upadku człowieka jest to, że jest egocentryczny w środku, czyli odłączony od mocy i chwały Bożej. Jesteś dzisiaj pusty i próbujesz się zapełnić. A jedyne, co może cię zapełnić i co może odmienić zupełnie twoje wnętrze, to jest Jezus Chrystus. Jezus. Jezus. To imię jest dzisiaj bardzo zdewaluowane. Ale to jest potężne imię i jeśli potraktujesz je poważnie, jeśli potraktujesz je tak, że za tym imieniem stoi prawdziwa osoba, będziesz zbawiony, czyli uratowany od swojej własnej niemocy i od swojej własnej pustki i od aktualnego przeznaczenia, bo przeznaczeniem człowieka, który jest oddzielony od Boga, jest piekło, jest miejsce wieczne bez Boga. Bez tej dobroci, której dzisiaj doświadczasz, bo mimo tego, że jesteś zbuntowany dzisiaj, mimo tego, że zaprzeczasz istnieniu Boga żywego, to korzystasz z Jego dobroci, korzystasz z tego świata, który został opracowany i dopracowany w szczegółach przez Niego. Wschodzi nad tobą słońce. Jest wiosna. Cieszysz się z tego, że znowu są liście. Widzisz piękno. Czujesz piękne zapachy. Doświadczasz przyjaźni, doświadczasz miłości. Tylko dlatego, że Bóg to wszystko stworzył, a człowiek to wszystko niszczy, ponieważ robi to, co ma we wnętrzu. We wnętrzu ma pustkę, a więc grabi. Próbuje się nachapać, próbuje się zapełnić. To jest kondycja człowieka, który jest w grzechu, czyli egocentrycznego człowieka. Ale kiedy zdecydujesz się zaprosić do swojego wnętrza Boga, to przyjdzie do ciebie życie, przyjdzie do ciebie zaspokojenie i przede wszystkim zostaniesz uratowany przed wiecznym piekłem, wiecznym oddzieleniem od Niego, od tego, który jest życiem, od tego, który jest dobry.